Pewnie gdyby Stefan Żeromski dzisiaj miał pisać, to nie pisałby o szklanych domach, proszę Państwa, ale pisałby o kwietnych łąkach i to na dachach szklanych domów, więc zabieram Państwa teraz na krótki spacer z profesorem Tomaszem Ciesielczukiem. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Będąc właśnie na jednej z pięknych łąk kwietnych, które są w Opolu, towarzyszą nam od niedawna. Ta jest z całą pewnością specyficzna, jest inna, te, które Państwo widzą w mieście, w różnych lokalizacjach naszego miasta, też mają swój specyficzny charakter. Ale panie profesorze, pytanie dotyczące właśnie i nasadzeń, i łąk kwietnych, bo to jest dla nas coś nowego, coś z czym się oswajamy od kilku lat i Opole pokazuje, że, bo jesteśmy, drodzy Państwo, przecież na dachu centrum przesiadkowego. Fajnie mieć taką przesiadkę, chwilę przesiąść się na dach. Tak, łąka kwietna jest nowym elementem w krajobrazie miasta. Bardzo potrzebnym elementem i niezwykle pożytecznym zarówno dla środowiska, jak i w szczególności łąka na dachu centrum przesiadkowego. Łąka kwietna, wielogatunkowy skład roślin jednorocznych, dwuletnich, bylin, powoduje to, że zapylacze, ale nie tylko, przybywają gromadnie. Bioróżnorodność, która jest budowana dzięki takim łąkom, staje się fajnym elementem, który spowoduje to, że ekosystem jest bardziej samowystarczalny i taki odporny na różne zagrożenia. No to do niedawna nie pomyślelibyśmy chyba w ogóle, no mieliśmy trawniki i no gdzieś tam drzewa, natomiast ta łąka zaczyna się wpisywać tak na dobre w ten krajobraz rzeczywistości miejskiej. My kiedy tutaj weszliśmy chwilę temu, można byłoby powiedzieć, rój pszczół, bąków i innych owadów się tutaj nad tą łąką unosił. Czyli rozumiem, że będzie tego większy sens w takiej czasowej przestrzeni. Tak. Zapraszam na ławeczkę, porozmawiamy sobie na spokojnie, panie profesorze. Taka łąka bardzo fajnym pożytkiem dla bardzo wielu różnych gatunków owadów, nie tylko dla pszczół. Tych dzikich zapylaczy mamy 470 gatunków. Naprawdę cała masa. Ale łąka kwietna jest również odpowiedzią na zmiany klimatu. Bardzo odporna na suszę, nie wymaga koszenia, a więc mamy pracy. Nie zużywamy paliwa, benzyna do kosiarki, żeby tą łąkę kosić. Wymaga skoszenia raz w roku. To jest okolica października, kiedy nasiona tych roślin już się zdążyły wysiać i kiedy tak naprawdę tych kwiatów jest na tyle mało, że zapylacze już kończą jakby użytkowanie tej łąki. Wtedy my wchodzimy z jednym koszeniem w ciągu całego sezonu. Wiemy, jaką wagę odgrywają drzewa w miejskim ekosystemie, a jaką wagę odgrywają też te łąki i te nasadzenia. Jak ważne, bo z naszej perspektywy wydaje nam się, że to może jest mało istotne, ale kiedy weźmiemy pod uwagę, jakie to są przestrzenie, to rzeczywiście dla nas też, na nas też ma to wpływ. Tak. Przede wszystkim łąka nie rzuca cienia, tak jak drzewa, ale gromadzi bardzo dużej ilości wody opadowej. Dzięki temu mamy mniejszy spływ powierzchniowy z chodników, z dróg i tak dalej, który zwykle jest odprowadzany do kanalizacji bożowej i trafia do rzeki, co może powodować podtopienia w przypadku deszczy nawalnych. Łąka kwietna zgromadzi tą wodę i nigdzie jej nie wypuści, tylko sama ją spożytkuje. Stanowi również miejsce bytowania nie tylko owadów, ale również innych zwierząt, których na co dzień nie zauważamy, bo są po prostu malutkie. Dzięki temu taki właśnie kwietny element w centrum miasta, albo nawet na dachu budynku. No tak. Jest... Mamy też przecież tutaj niedaleczko nowiutki plac Kory, na którym też jest przecież mnóstwo zieleni. Dosłownie no paręnaście metrów stąd od tego miejsca. Tak. I on redukuje ilość pyłu w powietrzu. Tego pyłu, z którym my walczymy, który nam szkodzi. Pochłania pyły, pochłania zanieczyszczenia chemiczne, które są składnikami smogu i produkuje tlen, co jest dla nas bardzo ważne, w szczególności w miastach, gdzie to powietrze czasami bywa no, jakości nie takiej, jakbyśmy sobie życzyli. W związku z tym taka łąka sprzyja nam, bo oczyszcza powietrze i sprzyja środowisku, a przede wszystkim zwierzętom. No i sprzyja, proszę Państwa, też spotkaniom takim jak nasze. Myślę, że warto teraz w okresie wiosenno-letnim wybrać się chociaż na chwilę w to miejsce, bo tak jak Pan powiedział, dla wielu Opolan może być to zaskoczeniem, ale bardzo przyjemnie spędzony czas, zabierając ze sobą wodę, coś do picia. No i chyba takie spotkania jak to nasze dzisiejsze, no mogą być
przepięknym anturażu, takim wiosenno-letnim i zielonym. Jesteśmy w centrum miasta, a prawie jak w parku. No to zapraszamy Państwa do tego swoistego parku niejednego, bo pokazujemy Państwu na obrazkach te wszystkie łąki kwietne, które miasto Opole i zakład komunalny w Opolu właśnie cały czas pielęgnuje po to, żeby było ich jak najwięcej. No i znajdźcie sobie Państwo, tak jak my, chwilę na to, żeby wśród tych kwiatów łąki kwietnej zasiąść. Dziękuję bardzo za rozmowę, Panie Profesorze. Dziękuję. Thank you.